moi drodzy, w nowym filmie zapraszam Was dzisiaj na haul ubraniowy z tylko jednej marki, z polskiej firmy Le Colette. Le Colette już widzieliście u mnie wiele razy, uwielbiam za wszystko dosłownie, za materiały, szczególnie za jakość. Ja się chyba nigdy nie zawiodłam na ich ubraniach. Mam bardzo dużo ubrań różnego rodzaju, bardziej eleganckich i sukienek i spodni. Moja ulubiona sukienka, chyba moja sukienka życia jest z firmy Le Colette. Na pewno kojarzycie, jeżeli oglądacie moje vlogi. I właśnie tutaj zebrało mi się kilka ubrań, których jeszcze nie widzieliście. Pomyślałam, że warto byłoby Wam pokazać je jako nowości w mojej szafie. Mam tu świadomość, że te ubrania nie są najtańsze, dlatego pomyślałam, że tym bardziej fajnie będzie je zobaczyć po prostu na kimś, nie tylko na zdjęciach produktowych, na modelkach, na stronie. Chociaż jeżeli wejdziecie na Instagram Le Colette, to tam właścicielka bardzo często pokazuje te ubrania na różnych osobach, także to też jakaś wskazówka. Lepiej zobaczyć po prostu na kilku osobach, jak te ubrania leżą, i pomyślałam, że tutaj właśnie przyjdę do Was też z taką pomocą, pokażę Wam, jak te ubrania leżą na mnie, jak wyglądają, no i oczywiście co mi się najbardziej spodobało i co trafiło do mojej szafy. Będą różne ubrania, sukienki, bluzki, będzie marynarka, spodnie, także tym bardziej zapraszam do oglądania, bo naprawdę dużo będzie do zobaczenia. Zaczniemy od klasyki, od pięknego kompletu. Słuchajcie, tutaj mamy marynarkę, beżową marynarkę. Do tego w komplecie są shorty, niedługie spodnie, tylko shorty. O, nie zapięłam. Tak będą na pewno lepiej wyglądały. Słuchajcie, shorty z wysokim stanem, nazywają się Fidenki, mają uroczą nazwę, oni mają, Le Colette ma też długie spodnie, które nazywają się Fideny, i tutaj jest po prostu wersja skrócona, z tyłu ma gumeczkę, także będą, wiecie, nie będą takie bardzo restrykcyjne, nie będą zbyt dopasowane, można będzie zjeść większy obiad bez problemu. Guziczek, zamek oczywiście kryty, ja wzięłam rozmiar S po to, żeby one były troszkę luźniejsze, nie są takie bardzo krótkie, tak? Także bardzo fajne, naprawdę bardzo mi się spodobały, bardzo eleganckie, bardzo się wpisują w to, co ja lubię po prostu. I do tego marynarka, tutaj już jest XS łamane na S, one chyba są, nie wiem, czy następna będzie M łamana na L, czy tam są tylko dwa rozmiary. Marynarka jest niezapinana, słuchajcie, w kolorze delikatnego beżu, taki fajny, jaśniutki. Jeszcze one były w kolorze białym, ale pomyślałam, że białą marynarkę mam, biały short też mam, nie mam takich beżowych, więc po prostu nie chciałam dublować, wolałam wybrać coś innego, a bardzo mi się to spodobało, bo jest bardzo eleganckie, a jednak myślę, że nawet pasowałoby do tego jasne trampki, i myślę, że tak Wam też to pokażę. No i oczywiście te spodenki super mnie zauroczyły, także na pierwszy rzut taki komplet. Świetnie wygląda ten komplet, naprawdę. Do tego zwykła, bardzo taka basicowa koszulka z krótkim rękawem, czarna akurat, po to, żeby wszystko do siebie pasowało. Można też założyć białą. Słuchajcie, no po prostu ta marynarka jest idealna, mimo tego, że nie ma guziczka, to trzyma się pięknie. Tutaj mamy poduszki też w ramionach, także też wyglądają fajnie, naprawdę bardzo elegancki, i bardzo się cieszę, że wzięłam właśnie tą beżową, a nie białą, no bo takiej po prostu nie mam w swojej szafie. Świetny krój, dłuższy model, zobaczcie, ona, no już niewiele jej brakuje do shortów, do tego shorty. Shorty same w sobie są naprawdę idealne. Luźniejsze są dzięki temu, że mają gumkę z tyłu, więc nie są takie, wiecie, opinające. Guziczek, zamek, fajne zakładki, kieszonki, wyższy stan. Można sobie założyć do tego jakiś pasek. Naprawdę tutaj mam podwinięte rękawy, bo moim zdaniem tak po prostu wygląda ciekawiej. Tutaj mogę Wam zdradzić taką małą wskazówkę, po prostu Wam dać, co zrobić, żeby ten rękaw został w tym miejscu. W ogóle fajnie jest wykończony ten rękaw, widzicie? Jakby takie delikatne rozcięcie, bez żadnych guziczków, tak elegancko wygląda, podszewka delikatnie wychodzi. Słuchajcie, zwykła gumka. Czy jakaś recepturka, ale to tak też, żeby była komfortowa, żeby Wam, wiecie, krew dopływała. Ja tutaj mam zwykły Invisibobble, słuchajcie, i to specjalnie założyłam, użyłam takiego ciemnego. O, widać? Widzicie? Po prostu.
Zaraz Wam pokażę, może jak to zrobić. Naprawdę bardzo prosty trik, a po prostu utrzymuję te rękawy tak w miejscu. Moim zdaniem tak po prostu wygląda to ciekawiej. Do tego dobrałam, tak jak mówiłam, już koszulkę też Lekolet i do tego buty Camilla Elfik, które po prostu pasują mi kolorystycznie. Buty jeszcze mam tutaj z boku takie perełki. Czarny czubek pasuje do tego, beżowy. Może nie idealnie ten sam odcień, no ale dajmy spokój, beż pasuje tutaj do góry. Także taka bardzo elegancka stylizacja, naprawdę świetna. Czy tutaj są kieszenie? Nie, to są chyba, tak, to są takie jakby oszukane. Bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo to się wpisuje w to, co ja lubię. Jeszcze Wam pokażę właśnie, jak osiągnąć taki efekt, żeby ten rękaw był podwinięty, a żeby się nie zsuwał, przy pomocy najzwyklejszej gumki do włosów. To już nawet nie jest taka nowa gumka Invisible, najzwyklejsza gumeczka do włosów, możecie użyć co macie po prostu. Nakładam, ale też nie za wysoko, tak, żeby to potem można było jeszcze jakby zawinąć, taką zakładkę zrobić i przykryć. Trzeba potem ściągnąć i tym, co macie zaraz nad gumką, tym materiałem, jakby zakryć to. Tyle. Następne rzeczy, słuchajcie, mam tutaj dwa topy, po prostu zakochałam się w nich, naprawdę ta jakość jest niesamowita, grube, fajne, mięsiste, ale takie mięciutkie, bardzo przyjemne w dotyku, ale bardzo podstawowe, basicowe t-shirty, słuchajcie, tutaj mam dwa, one, każdy występuje w bieli i w czerni, mi się akurat nie udało takich, jak chciałam, wszystkich w moim rozmiarze kupić, ale mam tutaj XS, taki bardzo prosty, który, no jak widzicie, po prostu, o, troszeczkę dłuższy, dłuższy ma też rękawek, bez żadnych poduszeczek, a tutaj drugi, biały nie jest zbyt przyjaznym kolorem do nagrywania, natomiast słuchajcie, tutaj jest taki model, który ma wszyte poduszeczki w ramiona. Z tego co wiem, jeżeli chcecie, to te poduszki można po prostu jakoś odpróć, tak? Czy samemu, czy zanieść do krawcowej i wtedy po prostu zostanie Wam tylko taka zakładka. O, być może teraz, mam nadzieję, że widać. O, teraz idealnie widać. Widzicie? Tutaj jest po prostu zakładeczka. Jeżeli, tu jest gąbeczka, ale ona nie jest taka bardzo gruba, bo niektóre to po prostu na żołnierza nas mogą przerobić, tutaj nie ma tego problemu. I ten akurat udało mi się kupić w rozmiarze S, więc on będzie troszkę, jakiś włos mi się tutaj przyczepił, więc on będzie troszkę większy. Jego krój jest podobny, ale zobaczcie, szczerze one nie za bardzo się różnią wielkością, natomiast ten ma krótszy rękawek, też był biały i czarny, ja wolałam biały. Tak wygląda. I myślę, że naprawdę do stylizacji, czy nawet do tych poprzednich shortów, czy na sportowo, do jeansowych shortów, czy na jakieś większe wyjścia pod marynarkę. Naprawdę takie podstawy po prostu muszą być w naszej szafie. Tutaj w składzie mam, to jest na pewno bawełna, tak, to jest materiał premium, można prać na delikatnym programie w 30 stopniach. Także naprawdę super, w dotyku jest po prostu genialny, jakościowo świetne. Tym razem zostawiłam go tak luźno, słuchajcie, nie wkładałam go do środka, ale on jest naprawdę świetny, super jakość, nieprzezroczysty, fajny, taki, nie wiem, nie porównałabym go do bluzy, tak, ale jest grubszy, ten materiał, ta bawełna jest grubsza, fajnie tutaj wszędzie dopasowane, nic mi tutaj nigdzie nie odstaje, szwy są też w idealnym miejscu, tutaj akurat idealnie widać, nie ma tym razem zakładek, ale no, żeby było jakieś zróżnicowanie. Świetna linia tutaj dekoltu, naprawdę dłuższy rękaw do tego. Zobaczcie, on jest po prostu, fajnie wygląda. Wszystko jest tutaj idealne, idealne, pięknie jest wykonany, pięknie wykończony, nigdzie tutaj żadne nitki nie wiszą. Wszystko jest do końca poszywane, naprawdę podpisuje się pod tym, że jest to produkt jakości premium. Świetny. Ta czerń też jest taka czarna. Czasami, wiecie, mogą być jakieś po prostu wypłowiałe, albo no, to, że widać, że ta po tym, po prostu widać, że ta jakość jest naprawdę dobra. Także w takiej też bardzo prostej stylizacji, ze zwykłymi shortami, do tego może być torba, trampki i po prostu taka codzienna stylizacja gotowa.
najprostsza z możliwych opcji, biały t-shirt i do tego po prostu krótkie, czarne shorty. Jeszcze póki jest tak ciepło, to po prostu stylizacja idealna. Natomiast ten t-shirt nie jest taki zwykły i nudny, bo właśnie dzięki tym poduszeczkom, zobaczcie, wygląda po prostu ciekawiej, coś się fajnego dzieje po obu stronach. Ja ich absolutnie nie będę wypruwać, to mi się bardzo podoba, ten efekt jest u mnie bardzo pożądany. Moim zdaniem bardzo fajne po prostu proporcje to buduje. Do tego dobrałam shorty z Zary, które są sprzed chyba 2 lat, ale one się pojawiają w każdej kolekcji, każdego roku. Duża torba i po prostu taki look na przykład albo na co dzień, albo na jakiś wyjazd za miasto. Do tego trampki Superga, które też Wam podlinkuję. Ten top jest po prostu, jakość jest genialna, naprawdę. Jest mięciutki, milutki, gruby, nieprześwitujący. Tutaj mam rozmiar S, tak jak mówiłam, tak akurat nie udało mi się go kupić w rozmiarze XS, ale w ogóle nie czuję, żeby on był jakikolwiek za duży. Duży, jest szerszy, w ogóle jego krój jest taki szerszy, jakby prosty, ale dzięki temu po prostu można go fajniej ułożyć i wystylizować. Także tak naprawdę bardzo mi się podoba, moim zdaniem wygląda super i właśnie szczególnie no, ta jakość i te skrzydełka są ekstra. Pozostańmy w temacie bluzek, słuchajcie, tutaj mamy może nie bluzkę, ale coś na górę, to jest body, body chyba Casto. Też było białe, z tego co wiem. Jest po prostu, znowu materiał jest tak mięciutki, tak przyjemny. Czy on tutaj musi mieć coś 95% modal i 5% elastan? Tak, słuchajcie, modal oczywiście jeszcze lepszy od bawełny, tak? Bardziej przyjazny środowisku, lepszy jeżeli chodzi o odprowadzanie wilgoci, bardziej przewiewny. Naprawdę jest po prostu super przyjemny, gruby, taki mięsisty, mięciutki, bardzo milutki, tak bym go nazwała. Słuchajcie, miałam problem jak go wyjęłam z paczki, nie wiedziałam jak to ułożyć. Chwilę mi to zajęło. Tutaj widzicie, jest po prostu jakby golf, wywijana ta górna część i rzeczywiście chwilę trzeba się nad tym zastanowić, ale jak już się to ułoży, ja sobie to powiesiłam od razu w szafie, tak żeby potem jak będę chciała założyć na szybko, to żebym nie miała problemu ze znalezieniem tego odpowiedniego kierunku i ułożeniem tego w odpowiedni sposób. Także tak, wygląda po prostu super, bardzo romantyczna bluzka, piękna naprawdę. Piękne jest to body, naprawdę, słuchajcie, bardzo zmysłowe, bardzo kobiece, naprawdę cudowne po prostu. Jak już wiedziałam jak je ułożyć i jak już na wieszaku było dobrze powieszone, to po prostu włożyłam to na siebie w ten sam sposób i nie było problemu, żeby tutaj coś, wiecie, ułożyć. Piękne, prawda? Tutaj jakby taki węzeł się tworzy, takie dwie zakładki z tego materiału. Jakoś tak mi się to kojarzy z tymi chustami, w które się dzieci wkłada. Dekolt jest po prostu ultra kobiecy, naprawdę cudowny, można sobie... O, można sobie opuścić bardziej albo tak do góry, chyba tak mi się bardziej podoba, naprawdę jest bardzo kobiece. Bardzo dobra długość, materiał jest taki rozciągliwy, także nic tutaj nie ciągnie. Oczywiście zapinane na dwa, takie zapięcie na dwie napy, bardzo wygodne. Materiał jest nieprześwitujący, grubszy. Bardzo miły, delikatny, ja bym go nazwała, że to jest taki milusi materiał, naprawdę. To jest modal, także to jest bardzo dobrej jakości materiał. No po prostu wygląda pięknie, fajny, dopasowany rękawek, dobrej długości, no wygląda po prostu pięknie. Następna rzecz, słuchajcie, coś pięknego w pięknym bananowym, żółtym kolorze, dłuższa bluza, po prostu jak to zobaczyłam, w stylizacji z obcisłymi leggingsami, też mogą być dekoleta, mogą być... jakiekolwiek inne, bardzo prosta stylizacja na nadchodzące troszeczkę już chłodniejsze dni, gdzie właśnie nie musimy jakoś elegancko wychodzić, czy na przykład na weekend zakładamy właśnie leginsy, zakładamy tego taką bluzę, która rozweseli, doda po prostu wdzięku każdej urodzie swoim kolorem, rozweseli te pochmurne dni takim pięknym, intensywnym odcieniem żółtego, nie wiem czy to tak widać na aparacie, ale naprawdę jest cudowna. Dłuższy model z kapturkiem, białe troczki do tego, wszędzie ściągacze i tutaj jeszcze na lewym rękawie ma taką wszywkę, złote logo, taki bardzo malutki,
delikatny detal, ale ja lubię takie rzeczy. Przeważnie, to już nie jest moja pierwsza bluza z Le Colette. Przeważnie te bluzy tutaj bez kaptura z tyłu mają taką wszywkę. Ta nie ma, no bo i tak ma kaptur. Także tak wygląda. Jeszcze tutaj zobaczcie, bardzo ładne, takie fajne po prostu, ciekawe, eleganckie wykończenie. Tutaj ta cała lamówka w środku, metka. Tutaj jest rozmiar S i to jest po prostu najmniejszy rozmiar, w jakim ta bluza została wyprodukowana. Ona ma być dłuższa, ma być oversize'owa, ma być taka fajna, otulająca. W środku nie ma misia, ale też myślę, że nie będzie gryzła. Jeżeli chodzi o skład, to tutaj mamy 90%, niestety kurzy się, ale myślę, że to do pierwszego prania, mam nadzieję, 90% bawełny i do tego 10% poliester. Poliester w takim składzie nie jest taki zły, bo po prostu powoduje, że ten materiał się nie mechaci, jest łatwiejszy do rozprasowania, też się tak nie gniecie, no i jest taki w ogóle bardziej długowieczny. Także tak wygląda. Ten kolor jest po prostu cudowny. Naprawdę jak założyłam tą bluzę na siebie, to myślałam sobie, tak, takie chłodniejsze dni to po prostu nie są mi straszne. Naprawdę. Przepiękny kolor, przepiękny. Zobaczcie, bluza jest oversize'owa, ale bardzo fajnie się układa przez to, że ma ściągacz, więc możecie ją sobie zrobić krótszą, dłuższą, bez problemu. Proszę bardzo, piękna, naprawdę. Rękaw też jest dłuższy, ale fajnie się układa. I już tutaj nie ma problemu, że coś mi zachodzi na dłoń, no bo ma ściągacz, którego po prostu przytrzymuje. Piękna, kaptur. O, głęboki. Naprawdę cudowna. Przez ten kolor i przez to, że jest taka troszkę większa, jakby dosłownie ukradziona z szafy partnera, to no, chyba widać, że mi się podoba, prawda? Do tego stylizacja cała sportowa, czyli do tego też mamy leginsy z firmy Le Colette. One są jakby, ten materiał jest fajny, bo jest opinający. Tutaj mam rozmiar XS. One się fajnie dopasowują, delikatnie się rozciągają, chociaż to jest w ogóle taki model, który chyba jest cały czas na ich stronie i w bardzo wielu kolorach. Tylko dziewczyny sugerują, żeby jednak wziąć sobie takie, żeby one za bardzo nie musiały się rozciągać, tak? No bo jednak ten materiał w taki prążek może gdzieś tam na szwach podobno puszczać, tak? Mogą się po prostu takie delikatne dziurki robić. Tutaj nie mam po zewnętrznej stronie, ale po wewnętrznej stronie jest szew, także nie wiem, ja już mam, to jest chyba moja druga para, także nie mam takiego problemu. Bardzo go lubię, bardzo fajne, bardzo je lubię, bardzo fajne. Nie jest to, nie są to leginsy, w których bym poszła na siłownię, ale właśnie takie do stylizacji codziennej, także naprawdę tutaj mam delikatną kieszonkę i tutaj jest jeszcze cały napis Le Colette. Troszkę łapią kłaczki, także jak macie kotka albo pieska, no to rzeczywiście tak, ale no przez to, że to jest taki właśnie rodzaj materiału. Także myślę, że taka stylizacja jest po prostu świetna. I ta bluza jest cudowna, bardzo mi się podoba, bardzo. Nie mogło zabraknąć też spodni. Mamy tutaj Fidene, słuchajcie, chyba najbardziej popularny model z Le Colette, po prostu spodnie, które robią Wam talie, nawet jakie nie macie. Szerokie, zaprasowane w kancik, fajna nogawka, dłuższa, taka, wiecie, sięgająca do kostek. To też zależy, jak jesteście wysokie, ale mi sięgają do kostek. W pasie mamy tutaj do zawiązania taki dodatkowy pasek, tylko że to jest jakby sztuczny, bo on wychodzi z boku, no ale dodaje, wiecie, fajnie można go po prostu, fajnie wygląda, tak? Fajnie podkreśla tą talię, można go ładnie sobie ułożyć. Tutaj mamy dużo zakładek, oczywiście kieszenie. Bardzo popularny model, też mają różne kolory, na pewno są też białe, chyba niebieskie. Nie wiem, nie wiem, jaki to jest. Wydaje mi się, że tutaj zamawiałam XS, bo z metki zostało tylko tyle, a na tej metce nie ma. Naprawdę bardzo fajny materiał, grubszy, ale nie taki lejący, nie prześwitujący, to najważniejsze. Także zobaczmy, jak wygląda na mnie.
Klasyka, moi drodzy, dosłownie klasyka. Biało-czarny zestaw, bardzo prosty, ale te spodnie, tak jak mówiłam, robią piękną talię. Bardzo wysoki krój, bardzo wysoki krój. I w ogóle tutaj jest bardzo sztywny, także musicie sobie sprawdzić. Na pewno na stronie jest rozmiarówka, jak to do siebie dopasować. Ja myślę, że możecie śmiało brać rozmiar większy niż nosicie na co dzień, po prostu dla wygody, bo naprawdę są tutaj wąskie i takie dopasowane. Oczywiście standardowo zapinane na, to nie jest guzik, nie, tu nie ma guzika, o, czyli tylko zamek jest, do tego ten paseczek, który ja akurat zawiązałam na kokardkę, kieszenie, oczywiście mnóstwo zakładek, słuchajcie, cały ten model jest taki szeroki, tak widać, nie, jest szeroki, fajnie zaprasowany, na środku bardzo elegancki, do pracy idealnie, a na przykład jak takie wysokie obcasy zamienicie na trampki, no to będzie idealny na przykład na wakacje, czy na jakiś wyjazd weekendowy, także bardzo fajny, naprawdę super. Nie dziwię się, że to jest tak popularny model, który po prostu dziewczyny uwielbiają i tak szybko się wyprzedaje, ale one wracają. Także naprawdę bardzo fajnie wygląda. Fajna, taka prosta, ale no, elegancka stylizacja po prostu. Tak wyglądają z tyłu. Jeszcze zobaczcie, też tutaj ten stan jest bardzo wysoki. Pupa podkreślona, prosta nogawka, także naprawdę fajne. Najbardziej chyba szalona rzecz w tym całym holu, słuchajcie, coś pięknego. Piękna sukienka, sukienka nazywa się Breeze, ja tutaj wzięłam rozmiar S, bo ona jest bardzo króciutka. Bardzo króciutka, jest jeszcze na stronie w wersji long, także jeżeli komuś taka króciutka nie pasuje, a ta jest naprawdę mini, 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 ale pomyślałam, że niedługo nasza rocznica ślubu, którą mamy zamiar spędzić w pięknym miejscu i właśnie pomyślałam, że ta sukienka będzie po prostu idealna, zobaczcie, czarna, ona jest z takiego lejącego materiału, zaraz wam powiem co to jest. Podwójna kupro i 45% wiskoza, materiał premium, tak jak wszystkie chyba, które wam tutaj pokazałam, słuchajcie, naprawdę lejąca, jakby z aksamitu, z jakiegoś jedwabiu, pod spodem podszewka jest tej samej długości, także ona nie powinna jakoś, wiecie, za bardzo tutaj odsłaniać. Bardzo fajny dekolt, pięknie tutaj będzie wyglądać, myślę. Delikatne, takie wąskie ramionczka i tutaj na ramionczkach mamy złote dodatki. Oczywiście ramionczka są regulowane, więc można sobie ją troszkę czy opuścić, wiecie, wydłużyć, skrócić, jak tam wam trzeba. Naprawdę piękna, bardzo romantyczna, seksowna sukieneczka. No cudo po prostu. To jest sukienka ultra, ultra krótka, naprawdę, dla odważnych, aczkolwiek jesteśmy kobietami. Trzeba czasami to wyeksponować. Póki możemy, czerpmy z tego, korzystajmy, ubierajmy takie właśnie ubrania. Tak pomyślałam. Poza tym naprawdę mam okazję, kiedy chciałabym ją założyć. Słuchajcie, sukienka Breeze. Jest generalnie piękna, ale jest bardzo krótka. Jest naprawdę taką mini miniówką, słuchajcie, to jest podwójny materiał, jakby taka podszewka i jedyna rzecz mnie zastanawia, bo ta podszewka jest tak jakby, tutaj mamy prawą stronę, pod spodem jest lewa i tutaj mamy lewą stronę od tej strony i tu jest prawa. Czy to tak miało być? O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tutaj, jak mam szef, no to normalne, że ten szef jest ucięty troszkę, zaszyty, tak? I część tego materiału po prostu widać. Zaraz wam pokażę. Centymetr? Nie, no trochę mniej. O, teraz widać. Tu jest szef i tu jest szef. I te szwy się nakładają na siebie. I to powoduje, że powstają takie właśnie marszczenia. O, tutaj wszędzie, widzicie? Czy to tak miało być? Nie wiem, nie przeszkadza mi to jakoś szczególnie, bo generalnie podoba mi się ta sukienka, nie wiem, po prostu dobrze się w niej czuję. Ten materiał tutaj w składzie jest tak mniej więcej pół na pół kupro i wiskoza. Kupro to jest taki materiał, który jakby mógłby imitować jedwab i ona naprawdę... Tak, mam takie wrażenie, jak ją dotykam, że to jest właśnie taki jedwab. Naprawdę bardzo fajny materiał, bardzo ciekawy, pięknie się układa tutaj. Ramionczka, nawet ta długość mi nie przeszkadza, naprawdę. Jest fajna.
To już wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Firma Le Colette jest zdecydowanie moją ulubioną polską marką. Bardzo lubię sposób, w jaki prowadzą swój profil na Instagramie. Bardzo lubię jakość ich ubrań, to jak wyglądają, to jak się w nich czuję. To, że rzeczywiście wystarczają mi na dłużej niż jeden sezon i że rzeczywiście bardzo często po nie sięgam. Przed chwilą zobaczyliście przegląd tego, co ostatnio pojawiło się w mojej szafie. Mam nadzieję, że Wam się tutaj coś spodobało, że do czegoś Was być może przekonałam. Zastanawialiście się nad tym, to ja Wam pomogłam podjąć decyzję, czy chcecie albo czy nie chcecie. Nikt tutaj oczywiście nie namawiam do niczego. Wszystkie linki oczywiście do tych ubrań znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ja Wam bardzo dziękuję już za dzisiaj i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa!